Jeszcze raz. To jest pterodaktyl? Może. Cześć, baby. W tym odcinku pokażę wam, jak poradzić sobie z największą zmorą uczniów, studentów historii, a mianowicie dat. Bo nauczyciele bardzo męczą uczniów dat, pojawiają się na każdym niemalże sprawdzenie, w każdym arkuszu i trzeba sobie jakoś umieć z tym poradzić. Ale są to metody i ja wam je pokażę. Nie ukrywam, że sam miałem kiedyś problemy z datami i stwierdziłem, że wreszcie je opanuję i sobie udowodnię, że je potrafię ich się nauczyć. Mianowicie szkoła ogłoszona konkurs Mistrz Dat, gdzie wzięłem udział. I postanowiłem sobie, że wygram ten konkurs, ale wpadłem na genialny pomysł, jak opanować daty. Mianowicie, najlepszą metodą na opanowanie dat historycznych uważam, że są fiszki. Tutaj szkoda, że nie jest to jakby taka metoda upowszechniona. Po prostu fiszki to nic innego jak kartoniki papierowe, karteczki powycinane bądź też nie, gdzie z jednej strony zapisujemy chociażby jakąś datę, a z drugiej znaczenie, a jeśli jesteście bardziej leniwi, to możecie zobaczyć, że jesteście gotowe. I to wygląda tak, że zapisujemy sobie na jednej stronie datę i po prostu na jednej stronie mamy 1514 rok zapisany, a na drugiej stronie Wisła Podolsza i jakieś inne wydarzenia. Gdy mamy już jakiś taki ładny stosik tych karteczek, to wystarczy, że będziemy sobie je przekładać i w tenże sposób będziemy się już ich uczyć, a później wystarczy ją przełożyć na drugą stronę i mamy z kolei jakby pojęcie historyczne, musimy zgadnąć datę. No i też rzeczywiście w takiej formie możemy się wymieniać z drugą osobą, która nas będzie przypytywała. I te fiszki o tyle są wygodną i szybką metodą nauki, ponieważ z uwagi na ich mały rozmiar możemy w każdej chwili je zabrać z sobą do parku, do komunikacji miejskiej czy gdzieś tam, gdzie mamy chwilkę czasu i wtedy wykorzystać to na naukę. Także naprawdę fajny sposób. I jeszcze fiszki są, uważam, o tyle wszechstronną metodą nauki, ponieważ też poza datami możemy zapisywać chociażby słówka i świetnie się ich też poprzez to uczy. Z danych różnych języków, z drugiej strony oczywiście mamy tłumaczenie tego słówka, jakiś przykład użycia, czy też chociażby wymowę. I poza też słówkami możemy zapisywać jakieś wzory matematyczne czy fizyczne, lub też pojęcia, załóżmy, czy to z historii, czy WOS-u. Także bardzo polecam tę metodę, ale też innym sposobem poza fiszkami, to jest jakby przyrównanie dat historycznych do godzin. Rolex biedaki. Na przykład, załóżmy, że mamy godzinę 14.10 i ta godzina 14.10 to jest bitwa pod Grunwaldem, a z kolei 15.43 to wydanie największego dzieła Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich, gdzie upowszechnił teorię heliocentryczną. Kiedy tak jakby z automatu robimy sobie taki nawyk spoglądania na zegarek, czy to w telefonie, czy na komputerze i będziemy jego starać się odgadywać daną datę, wtedy na pewno nam zostaną dłużej w głowie takie daty. I to jest naprawdę świetny sposób, ja sam mam już taki nawyk. Natomiast inną metodą zapamiętywania dat historii są to mnemotechniki. I mnemotechniki to nic innego jak rymowane wierszyki, bądź też jakieś krótkie opowiastki, które mają nam ułatwić zapamiętywanie poprzez układanie odpowiedniego ciągu. I taką najistotniejszą mnemotechniką to jest na siedmiu wzgórzach piętrzy się Rzym, 753 oczywiście przed naszą erą, czyli data założenia Rzymu. I poza tym jeszcze sam osobiście wymyślam mnemotechniki, na przykład chociażby 622, Mahomet z Mekki do Medyny gna, czyli tak zwana hijra, ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny i początki islamu, bądź też 1918, powrót Polski na mapy właśnie, czyli odzyskanie przez Polskę niepodległości, a także zakończenie I wojny światowej. Oczywiście kolejne mnemotechniki będę wymyślać, także możecie je siedzieć na moim fanpage'u. Także to tyle z moich trzech sposobów. Uważam, że one są naprawdę fajne i mogę je polecić, zwłaszcza fiszki. I na pewno to będzie dużo efektywniejsze, jak chociażby takie uczenie się, gdzie widzę, że wielu uczniów zapisuje sobie jedną datę po drugą po kolei w formie listy i to po prostu jest strach też czasu i taka nauka jest nieefektywna. A z kolei jakby fiszki mają taki duży potencjał, że poza też uczeniem się dat możemy też zapisywać słówka czy to z angielskiego, francuskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego i z jednej strony mamy słówko po angielsku, z drugiej strony znaczenie, może być wymowa, może być jakiś przykład użycia tego zdania, albo też świetnie fiszki mają zastosowanie, aby zapisać jakiś wybór matematyczny, lub też możemy zapisywać jakieś pojęcie, czy to z WOS-u, czy historii, więc fiszki są bardzo wszechstronnym materiałem
i polecam Wam je stosować. Także ja Wam dziękuję. To były trzy sposoby, jak uczyć się dat historycznych. I zapraszam Was do subskrybowania, a także polecania mojego kanału i materiałów ludziom, którzy zdają maturę. Także trzymajcie się i wypatrujcie kolejnych. Dziękuję. Adios.